Poniedziałek 10 czerwca, 6:35 czasu środkowoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe BossFX. Zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs S&P 500 znajduje się w rejonie 1640 punktów, w rejonie żółtej wstęgi modelu Gapiego, która przyjmuje dodatnie dynamiki średnie EMA200, EMA1000 w układzie H1 zaczynają się unosić w górę. To pozwala myśleć o wsparciach 1627-1615 jako o takich ważnych argumentach tutaj obozu popytowego. W związku z powyższym bardziej prawdopodobne są dalsze wzrosty, jeśli te wsparcia zostaną zachowane. Wówczas możliwy jest ruch do 1652-1656. A zerknijmy teraz na futures dla Dow Jonesa. Ważny punkt trigger level 15170, 15166 broni tutaj długie pozycje przed zniżką w stronę 1597, 14919, ale analogicznie trzeba pamiętać, że te dwa wymienione wsparcia są tutaj takim argumentem właśnie obozu popytowego i zachowanie tych wsparć pozwoli na rozwinięcie wzrostów. Układ wstęgi żółtej, wstęgi czarnej, tych dwóch wskaźników modelu Gapiego pokazuje, że mamy tutaj impet wzrostowy i jak najbardziej można oczekiwać jego rozwinięcia i podbicia kursu w stronę 15306, 15375. Tendencje dla futures, dla DAX-a, a tutaj przed otwarciem w zasadzie, sygnalizują, że mieliśmy mocne, dynamiczne wybicie w górę i konsolidowanie się kursu minimalnie ponad 8199, a minimalnie ponad 8200. Więc zachowanie takiej psychologicznej bariery 8200, czy tutaj niższych wsparć 8098, 8047, a pozwoli wykształcić większy zasięg, mocniejszy impuls z przebiciem 8336 i rozwinięcie się fali wzrostowej, a która praktycznie pod koniec ubiegłego tygodnia przyjmowała na taki impuls korekcyjny wzrostowy. Jeżeli dojdzie do wybicia ponad 8281, jest to tutaj taki lokalny trigger level podażowy, a to korekta zamieni się już w tendencję. Zerknijmy teraz na FW20 przed otwarciem, czyli zakończenie ubiegłego tygodnia to poziom 2485. Praktycznie wcześniej wyprowadzona zwyżka pozwala oczekiwać, że skorygowanie się kursu do 2461 lub nieco niżej to tylko i wyłącznie takie wykształcenie fazy pullback, takiego cofnięcia się. Po wcześniejszych wzrostach byłaby to oznaka cofnięcia się kursu przed nowymi wzrostami. Dopiero przełamanie w dół 2424 czy generalnie 2400 w dół, to taka oznaka słabości. Zachowanie wsparć pozwoli rozwinąć dalszą fazę umacniania FW20. Dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.